Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menadżera motorem Lublin VA FC 25. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od meczu z Jagiellonią Białystok. Dzisiaj też w ogóle zakończymy ten drugi sezon. Przed nami najważniejszy będzie mecz, on dopiero będzie później, ale najważniejszy mecz możliwie, że jak na razie w tej całej serii, bo będzie to finał Pucharu Polski, będzie to finał ze Śląskiem Wrocław. Oprócz tego właśnie mamy dwie kolejki do rozegrania w Ekstraklasie, Jagiellonia i Korona Kielce przed nami. Prawdopodobnie, jeśli oczywiście damy radę tutaj zgarnąć zwycięzcę, no to będziemy na tym trzecim miejscu. Będziemy na trzecim miejscu, więc będzie to upgrade względem poprzedniego sezonu, więc pomimo, że nie ukrywam, że mówiłem na początku sezonu, że po cichu liczę na to mistrzostwo, to trzecie miejsce nie będzie złe. Jeśli dołożymy do tego Puchar Polski, tym bardziej, to na pewno nie będzie to złe miejsce. Widzę tutaj, że potrzebujemy zmiany. Piotrowski w ogóle nie zagra, więc tutaj w sumie możemy wziąć... Czy tutaj nie powinien kogoś mieć? Nie, może mi się tak wydawało. No dobra, ten skelet w sumie może być. On może tutaj być. I myślę, że Simon zagra też tutaj od za Sampera na początek tego meczu. Reid też może sobie usiąść na ławce. Ndiaye może usiąść na ławce. Tylko, że właśnie kogo tutaj... A może tam Grodowskiego. Może tam Grodowskiego. Taki mały plan. Może właśnie Grodowski będzie na napadzie. I... Tak to może wyglądać. Choć na sumie Skalet dostanie szansę gry za Wolskiego. Jednak Wolski będzie na ławce. Skalet niech zagra w tym meczu. I to jest ten skład właśnie, którym już wyjdziemy. Takim składem wyjdziemy ostatecznie na ten mecz. Przechodzimy do tego meczu. Przechodzimy do starcia z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia też na pewno jeszcze walczy, bo oni mają szóste miejsce w tabeli, więc oni na pewno też liczą na te trzy punkty, tak samo jak my. Więc zobaczymy, kto da radę wygrać, lub może podzielimy się oczywiście punktami i będzie remis. I będziemy mogli zaczynać te spotkania, więc Motor Lublin, Jagiellonia Białystok, zaczynamy ten pierwszy z trzech dzisiejszych meczów, które oczywiście mam do rozegrania, choć tam mówię, no pewnie z Koroną nie będę grał, ale tutaj gramy z Jagiellonią, no i pewnie ze Śląskiem, no ze Śląskiem na pewno zagram ten finał. Cały czas rywal ma piłkę. Oj, to jest... To było świetne. To było niestety świetne i to jest gol. To było świetne. Prawda? Tutaj akurat miałem... Wszyscy zawodnicy się tutaj, może powiedzieć, zrobić taką dziurę jakby. No akurat wszystko tak źle nam wyszło, że niestety to jest gol dla Jagiellonii. Ale tu przyjęcie by się tak przydało. Ale ten mecz nie układa się za dobrze oczywiście, ale to jest dopiero początek. Jak oni to robią? Niesamowite to jest dla mnie, naprawdę, jak... Nie da się im zabrać piłki słownie, prawda? Ja nie wiem. Jakieś boosty dostali wszystkich tych atrybutów na przejęcie, że nie mogą utracić jakby piłki. Posiadania albo ogólnie niesamowite to jest dla mnie, prawda? Grodowski atakuje, aż mu zabiorą piłkę, bo... No nie wiem, nie miałem takiego miejsca zbytnio, nie czułem takiego miejsca, że będę tutaj miał, że mogę coś zrobić więcej. Mogłem próbować tam potencjalnie podawać, ale po prostu nie chciałem tak łatwo oddać im piłki, choć i tak to się tak skończyło. Rejestr fajnie wyszedł, ale dobra, jeszcze mamy ta szansę. To musi być gol? Nie, nie musi to być gol. Więcej siły tym na pewno trzeba było. Zaraz rzucę piłkę. I nie będzie cały czas gol. Nie wiem, co to jest, co z tym jest naprawdę. Pamiętam, że jak zaczynałem w EA FC24 też nie mogłem w życiu strzelić rożnego. Nie wiem, o co chodzi z tym naprawdę. Nie mogę za nic strzelić tego rożnego.
chyba strzał odraża, ale to było niecelne. Musimy się brać do roboty. Najlepiej byłoby strzelić tą bramkę jeszcze w tej pierwszej połowie. To byłoby najlepiej. Tutaj właśnie Roberto schował mi się. Roberto powinien do tyłu wyrzucić krok. I to by właśnie otworzyło mu szansę. No niestety no nie będę. Nie będzie on zawsze myślał. Komputer może pewnie będzie zawsze myślał tak jak ja. Przejęcie piłki. Simon jeszcze tutaj. No, utworzyło mu się dość dużo miejsca i może biec. No, tak łatwo ta piłkę zabrała. Widzę, że on się pojawia, ale jestem pewny, że on jeszcze nie da rady mi tej piłki tak łatwo zabrać. A jednak tak szybkie i tak łatwo to dla niego jest. Out dla nich. Naprawdę, naprawdę, piłka oczywiście wpada pod nogę gracza Jagiellonii. No i w taki sposób mamy 2-0 w pierwszej połowie dla Jagiellonii. Szkoda, szkoda. Ten sam gość by trafił, jakiś stworzony zawodnik, patrzę na to jak... No nic, 2-0 dla nich. Na szczęście jakby dobra jest sprawa taka, że mamy 3 punkty przewagi, więc jeśli przegramy tu, no to i tak w najgorszym przypadku będziemy mieli po prostu tyle sam punktów, a będzie jeszcze jeden mecz. Więc jakby no, tragicznie nie będzie. Wolałbym wygrać oczywiście, ale no, tragicznie jakoś nie będzie. To jest strzał, który się musi zakończyć bramką. Czemu on tą kłada stopę źle? To już było też oczywiście tyle razy w JSC24 to przerabiałem. Że on układa tą piłkę, układa tą nogę, jakbym mu kazał finezyjnie to wykańczać. Nie ma gole cały czas. Kolejny drożny będzie jednak, ale co z tego, jak drożny nigdy nie dadzą bramki, jak na razie tak to wygląda. No nie wiem, naprawdę, nie wiem o co chodzi, nie wiem. Bo dosłownie właśnie tak mówiłem, no ten sam problem był od początku JFC24 i w pewnym momencie nagle to się zmieniło, nie wiem jakby czemu. I w pewnym momencie jak już się to udało strzelić, to nagle, pomimo że nic nie zmieniało absolutnie, to nagle jakby to zaczynało wyglądać i nagle zaczęliśmy strzelać. Nie wiem czemu, ja naprawdę nie mam pojęcia. Singraven. Gonzalo, czemu on tak bardzo był blisko tego zawodnika? Ja tego nie rozumiem, prawda? Ja nie rozumiem, po co musiałby się do niego przykleić. Faul niby. No, myślałem, że tam nie był faul. Dobra, grajmy dalej. Nie wiem, co mogę tutaj za dużo zrobić, bo po prostu... Nie wiem, czy cokolwiek jest coś, co może nam pomóc. Nie ma w tym meczu niczego, co nam może pomóc. Nie ma nikogo, kto tam może pomóc. Po prostu to jest taki, no pierwszy naprawdę mam wrażenie, pierwszy mój mecz jak steruję tutaj Lublinem, gdzie naprawdę po prostu nie mogę za nic cokolwiek jakby. No nie mogę, prawda? Miałem sytuację, ale nie mogę strzelić bramki po prostu. Zatrzymałem się, po co się zatrzymywałem? Myślałem, żeby się zatrzymałem się będzie lepszą opcją, a wydaje się, że jakbym się nie zatrzymał, to on by tak pobiegł, żebym miał otwartą szansę. Tak przynajmniej się daje. No, podanie. To jest typ meczu właśnie, który po prostu nie idzie nic. Nawet podanie, po prostu nic nie będzie szło, bo po prostu skazani na porażkę jesteśmy w tym meczu, naprawdę. Jesteśmy, no nie zasługujemy na nic tutaj w tym meczu. Patrzę na to, jak ten mecz przechodzi, nam tutaj wychodzi. Też tak nerwujący, jak łatwo tracimy piłkę i naprawdę normalnie nic się aż odechciała się w ogóle cokolwiek w tym meczu. Gonzalez atakuje.
Rzutek zawodników jest przy nas. Gonzales. Jest bramka jedna. Przynajmniej honorową bramkę mamy. Strzał, który nie jest groźny dla nas. Jeszcze Simon, ale właśnie to, oczywiście piłka ucieka w ostatniej chwili. No, normalnie nie da się tutaj na spokojnie, tylko mnie to tak frustruje, jak to wszystko nie wychodzi w tym meczu, naprawdę. Dosłownie wszystko nie wychodzi. Jedną się udało strzelić bramkę, ale tak to oprócz tego to jest naprawdę tragedia. Simon, no dobrze. Chciałem jakoś to podać. Wydawało mi się, że dam radę to dograć. Niestety jednak nie. Czym ich... oczywiście słabo. Miałem już nadzieję, że ich zmusimy w końcu do tego, żeby się jakoś pomylili. Nie, jednak niestety nie. Czemu tak jest tutaj dużo miejsca? Nie wiem. Normalnie fauluje ich, aby żeby za ten mecz się zakończył. Niestety taki dzień musiał nastąpić, gdzie właśnie dosłownie grał. No nigdy mi się tak źle nie grało. Nigdy, żaden mecz jeszcze nigdy mi się tak grał. Nie wiem, czy ja w ogóle przegrałem jakikolwiek mecz jak na razie jeszcze przed tym. Ale taki dzień musiał nadejść niestety, w którym normalnie jakby tragedia. Tragedia, po prostu tragedia. Korona przed nami. Korona Kielce przed nami. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w tabeli. Aż zerknijmy sobie. Jak ważny jest ten mecz, właśnie zerknijmy. No jest ważne, bo niestety Zagłębie się nie pomyliło. Zagłębie tylko walczymy, tak jest, tylko z Zagłębiem walczymy. Wystarczy wygrać. Wystarczy wygrać. Ja ten mecz nie planowałem grać, ale będę grał. Bo po prostu jakby no... Bierze, że drugi mecz taki się nie trafi mi zły. Teraz muszę wyjść też pełni podstawowym składem. I też po prostu no... Chcę jednak pomóc. Przedtem próbowałem też oczywiście jak za każdym razem. Ale tym razem wierzę, że wygramy. I wolę pomóc właśnie. Wolę pomóc naszej drużynie i wygrać, bo to jest zbyt ważny mecz. Mam nadzieję, że to jak najszybciej będziemy mieli już dużą przewagę i będziemy mogli sobie przedwcześnie zejść. Taki jest oczywiście oryginalny plan. Piłka dla nas, dobra. Rożą w trzeciej minucie, ale co z tego? No nie wiem, naprawdę ja nie wiem. Jestem ciekawy, ile ja muszę tych rzutów różnych robić, żeby w końcu strzelić bramkę. Strzelić? Bramka, że mogę, ale do bramki, żeby gola mieć, nie mogę. Po prostu mam zakaz od tej gry. Ale nie ma gola, niestety. Niestety nie ma gola. Za bardzo, jakby nie wiedziałem dokładnie, jak tam miałem sytuację, nie ukrywam. Właśnie patrzyłem zbytnio, jaką miałem sytuację dla Gonzaleza. Fornalczyk, ciekawy przerzut. Opanowali to, jeszcze drugi przerzut. Jeszcze, co za akcja dziwna, prawda? I oni to skończą bramką, nie. Ale co za dziwna konstrukcja akcji, która prawie skończyła się bramką. Może właśnie, no to było prawie ich sukcesem. Po prostu ja nie miałem pojęcia, co oni odwalają. To była taka akcja, której... Jeszcze nie widziałem, że ktoś tak konstruował właśnie akcję i to prawie im dało bramkę. Ale mnie dotykam tą piłkę niestety. Było blisko, prawda?
Jeszcze się udał pięknie pojechać do Sampera. Jeszcze strzał, dobra akcja, bez gola. Jeszcze teraz, jeszcze teraz. No i mamy bramkę. 1-0, 24 minuta. Nakopaliśmy się, ale w końcu wkopaliśmy do bramki. González na 1-0. Super. Potrzebowaliśmy bardzo tego szybkiego prowadzenia i to mamy. Trzy próby batę łącznie, bo tak jest. I do trzech razy sztuka. González strzela. Mamy prowadzenie 1-0. Teraz pójdź za ciosem. Jak najszybciej kolejne bramki wpadają. I żeby to trzecie miejsce było nasze. Chciałem powiedzieć o Ruperto, ale Ruperto zapomniałem jeszcze. A nie udało się mi niestety celnie podać. Oj, tu był faul niestety. To jest kartka? No nie wiem, według mnie troszkę przesadzone, że to już jest kartka od razu. To jest po pierwsze jego faul, a po drugie wydaje mi się, że tam nie było żadnego jakby dużego, może być impetu czy coś takiego z tym. Przyjęcie, no właśnie, nie mogę chyba kontrolować, żeby on nie przyjmał głową, bo głową to zawsze się kończy źle przyjęcie. Ten mój zawodnik się powywracał i oczywiście wstaje ten pierwszy. Ale to było zbyt łatwe, na szczęście aż bramkarz broni. Nie wiem, czy on tak, w sumie mogłem się domyślić, że tak będzie to próbował zrobić, a i tak jakoś dał radę pokonać mnie. Dziwny jest ten mecz, naprawdę dziwny jest ten mecz, jak na razie jak on przebiega, ale jeszcze my faulujemy tutaj? Nie wiem naprawdę, tyle się dziwnych rzeczy dzieje tutaj, mam wrażenie. Tylko właśnie to głową do przyjęcia, no dobra, tym razem to przyjęcie głową było lepsze. Ale się zatrzymał niestety, od tyłu mnie tą piłkę zabrał. Koniec pierwszej połowy. Powiem tak, naprawdę zakończmy ten mecz jak najszybciej, bo po prostu to nie jest nic fajnego grać czymś takim, ale no prowadzimy, jakby jeśli wygram to spoko, no i naprawdę to jest takie, naprawdę ten mecz jest taki dziwny, ogólnie ten odcinek jak na razie porażka, najpierw, potem tutaj ten taki właśnie mecz też taki dziwny, naprawdę źle się troszkę gra, już niby gdzieś tam sfaulowałem. To ma być do NDA, jakby, jak daje analog w dół, to jak ma ta piłka pójść tam? No, to jest niesamowite naprawdę dla mnie. Jakby czasami rozumiem, że gra może się pomylić, ale takie na przykład sytuacje nie rozumiem w ogóle. Jak może to, jak to nie może być pomyłka, jakby. Tak łatwo. NDA jest strasznie łatwo przepychany. Jakby nie wiem, muszę chyba nad siłą popracować czy coś, nie wiem. Co to za podanie, prawda? No, na ziemi się musiał akurat wywalić i podać wtedy. Wiedziałem, że będzie podawał. No, możemy ich zatrzymać. Pięknie resztę przewidzieliśmy. Czemu to musiało być takie wolne, aby? Czy on naprawdę. Nie wiem, czy on naprawdę nie mógł bardziej, jakby szybciej dojść do tej piłki? Tak, nie wiem, tak wygląda to dziwnie. Jak bardzo spowolnił, strasznie spowolnił. Dobra interwencja, pięknie. Wypić tą piłkę, dobra. I piłka jest nasza. Oj, to wypuszczenie piłki jest złe. No dobra, to jest taktyczny faul, który możemy przyjąć tą żółtą kartkę.
Powinna być to prostopadła, ale źle podałem. To jest kolejna żółta kartka. Lindelof, mam nadzieję, że on nie będzie zawieszony na Puchar Polski, bo on ma chyba drugi mecz rzędu ligowy z żółtą kartką, więc mam nadzieję, że mi gra nie wrzuci mu czerwoną kartkę na puchar, jakby, że będzie zawieszony. Wykończyć. Nie wykończyć. Miałem mówić wykończyć i zamknąć ten mecz, ale nie. To nie jest wykończenie dobra. Niestety. Kwadrans do końca jeszcze. Szczerze, Rendini poszedł naprzód, bo tak to miało wyglądać. Roberto. Tak bardzo bym chciał, żeby oni troszkę bardziej mnie rozumieli, żeby miał, może powiedzieć, komputer, jakby komputer, który steruje moich zawodników, bardziej rozumiał troszeczkę. Spróbowałem uderzyć. No, będzie różny. Romanowski może wejść za Singravena. Wolski. No jest, w końcu gol. Ile ja musiałem czekać, naprawdę, w tych, chyba karierze zawodnika też nie, czyli miałem bramkę, ale mniejsza o to, musiałem długo czekać, ale w końcu jest bramka rzutu różnego i mogę też przejść już do końca. Mamy trzecie miejsce, to jest najistotniejsze, mamy trzecie miejsce, oni tam mieli karne, ale nie trafili. Mamy trzecie miejsce na koniec sezonu, Zagłębie Lubin tak zremisowali, więc my mogliśmy też zremisować. Zobaczmy jedną rzecz jeszcze. Na szybciutko, ekstra klasa. Ile my straciliśmy do Legii? Aha, dobra. Czyli właśnie zdałem sobie sprawę, to był najgorszy scenariusz możliwy. Wystarczyło z Jagiellonią zremisować. Wystarczyło wygrać i byśmy mieli drugie miejsce na 100%. Super, po prostu super. Akurat tam musiał nam nie wyjść taki mecz. Ale no, mam nadzieję, tak mówiłem, że i tak będą rozgrywki europejskie, jak wygram ten Puchar Polski. Ale Lindelof ma tą czerwoną kartkę. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Czy to jest w rzeczywistości, że jak dostajesz w ekstraklasie dwie żółte kartki rzędu, to i potem masz pucharowy mecz, to tam jesteś zawieszony? Przecież to nie ma sensu chyba. Ale to jest IE125. Tu nie ma, musi być sens przecież w tej grze jakby. Więc co ja się w ogóle dziwię. Super. Nie powinno to się wydarzyć, ale się dzieje. Dobra, więc... Tak to będzie wyglądało, tak jest. No wychodzimy na ten finał. Pora na finał Puchar Polski. Obyśmy to wygrali i żebym... Nie mogę powiedzieć, że mam spokój, bo nie, w rzeczywistości tak, ale tutaj nie wiem. Nie mam pojęcia, czy jakby to na pewno da nam eliminację do rozgrywek europejskich. Czy nam da, czy nie, nieważne. Po prostu wygrajmy, bo to jest szansa na pierwsze trofeum w tej serii. Ostatnie mecze nie były dobre w naszym wykonaniu, bo jeden mecz przegraliśmy, drugim ledwo co wygraliśmy, więc no nie było łatwo, ale mam nadzieję, że teraz ta forma jednak na ten mecz będzie lepsza. Fajnie zaczynam pod względem pressingu na pewno. Pięknie, pięknie. Walczyliśmy na to długi czas. Długi czas o to walczyliśmy. I to jest pudło. To jest pudło. Nie dałem mu dużo siły, bardziej chciałem jakby na precyzję, nie na siłę, ale no nie. Nic z tego. Czemu mi gra tutaj właśnie da tego zawodnika od razu? Nie mam pojęcia. Jeszcze spróbujmy, ale zanim się tak zabraliśmy za to, to już tam poustawiać ci zawodnicy. Na bok. Brian na bok. Jakby do linii bocznej. Jesteś skrzydłowym. Ustaw się tam.
A on tak właśnie nie chciał jakby nic zrobić, mam wrażenie. Nawet na środek jakby nie. Tylko po prostu jakby nic. Mega mi szkoda, że zmarnowaliśmy tą setkę, bo to by tak niesamowicie ustawiła mecz. Jeszcze uderzymy, bo tam widziałem, że już będziemy tracić za chwilę równowagę. Jeszcze Gonzalez spróbuje. Ale ja strzelam na dalszy, a on strzela w środek bramki, więc co tutaj dużo gadać. Jeszcze uderzenie, ależ to jest petarda. Sergi Samper, nasz kapitan, na 1-0 w 27 minucie i prowadzimy w finale Pucharu Polski. Ależ to był strzał w jego wykonaniu. Piękny gol naszego kapitana. Samper, no świetnie tutaj uderzył. Zaraz za pola karnego. Fenomenalne wykończenie. Boczną siatkę, jest prowadzenie. W pełni zasłużone. Jak na razie Śląsk nic nie zrobił. Pół godziny gra właśnie Śląsk. Oni ledwo co w ogóle mają problemy nawet z wyjściem z własnej połowy. Jak na razie. Bo nasz pressing jest fenomenalny. Wow, to jest naprawdę się niesamowitego, oni sobie słabo radzą, naprawdę, oni mają dosłownie problemy z wyjściem z własnej połowy. Co to był? Ja nie rozumiem, naprawdę, czasami co oni mają, co ta gra odwala, naprawdę, no. Jakim cudem podanie do NDA jest w taką stronę, jakby jest w nogi rywala. On ma tyle miejsca, żeby tam ta piłka do niego poszła, to nie, gra pomyśli, że na pewno chce podać prosto w nogi rywala, tak, na pewno to chciałem. To jest niesamowite. Niesamowite, prawda? Już wiem właśnie niektóre pomyłki, ale to jest nie, nie może się to wydarzyć. To się nie może wydarzyć. To jest za duża błąd. To jest za duży błąd. Pierwszy raz jak oni byli w polu karnym, a to się tak nie zakończy bramką dla nich. Uderzymy, będzie rożny. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0 jak na razie. Oczywiście w pełni zasłużenie prowadzimy. Powinniśmy prowadzić wyższą różnicą, ale kilka głupich błędów. Jeden błąd z mojej strony na pewno, to wykończenie, za mało jakby postawiłem na siłę, a drugi błąd to właśnie, jak gra podała po prostu nogi. Myślałem, że go obejdę prędkość, myślałem, że go pokonam, ale jednak nie. I to jest podanie, proszę może powiedzieć, na out dla nas. Oj, to był błąd mój, ale dobra, już udało się to uratować. Już klikałem kwadrat, ale zdążył jeszcze mnie złapać. Nie spodziewałem się prawie, że po takich dwóch meczach szalony ktoś może powiedzieć, tu będzie taki spokój, w sensie taki spokój, że rywale absolutnie nie istnieją, naprawdę, to jest dla mnie szok duży. Najpierw Jagiellonia, gdzie no pokonała nas Jagiellonia, potem mecz taki trudny dość z Koroną, ale nie ma wykończenia. Ja teraz naprawdę mam aż za łatwe, można powiedzieć. Przez godzinę gry oni tylko mieli jedną akcję, gdzie byli w polu karnym. Jest naprawdę niesamowity spokój.
No i oni aż, może powiedzieć, panikują troszkę takimi zagraniami, a od dla nas. Sami po prostu już nie wiedzą, co zrobić, wydaje się. Jeszcze spróbujemy. To byłaby piękna poprzeczka. Byłaby piękna bardzo. Jeszcze kolejna próba. Ta próba też była dobra, ale gola nie ma. I wycofanie aż do bramkarza. Piękny blok Gonzaleza. Jeszcze kwadrans do końca. To niesamowita prawda. Aż szkoda troszkę mi jakby, że to jest aż tak łatwe. Jakby no nie liczyłem, że troszkę jednak jakby, no że jednak będzie troszkę ciężej, że jednak będę musiał mocno powalczyć o ten finał. Śląsk nie walczy w ogóle. Łatwo bardzo piłka przejęta. I to jest pudło. Jednak to nie jest gol. Gwardowski może wejść. I tak mają właśnie szczęście, bo powinniśmy ich bardziej znacznie rozbić. Jakub Piotrowski, chciałem taką bombę. Wydaje mi się, że Jakub Piotrowski umie uderzyć. Chyba jedną taką miał bramkę w karierze w barwach Ludogorec, że taką bardzo z daleka. I wycofałem się do tyłu, to jest chore, naprawdę. Jakby to jest legendarny poziom. Nie, jakby to jest jakby rzecz, którą już spotykam nie pierwszy raz. Że na legendarnym poziomie zdarzają się mecze, w których rywal absolutnie nie istnieje. To jest niesamowite dla mnie, prawda? Jakby no. Niesamowite, prawda? I to jest koniec. To jest koniec. Naprawdę dziwny ten finał jest, ale jesteśmy zwycięzcami Pucharu Polski. A więc zrobiliśmy to. Motor Lublin wygra pierwsze swoje trofeum w tej serii. A naprawdę jest to dla mnie dziwne, bardzo właśnie, bo tak jak już mówiłem, no. To jest legendarny poziom, takie mecze się zdarzają, to jest dziwne. W EA24 praktycznie nigdy się nie zdarzało, aby. Żeby. Dawałem radę wygrać nieraz wysoko, ale nigdy nie rywal nie grał tak bojąco się może powiedzieć. A tutaj już nie pierwszy raz to widzę. Nie, jest to troszkę dziwne. Właśnie jest taka jakby częstotliwość, że co jakiś czas zdarzyć taki mecz. Taki mecz właśnie, w którym dosłownie rywal boi się przeprowadzić jakąkolwiek akcję. Niesamowita, prawda? Ale to nic, nie nasz problem, to jest ich problem. My oczywiście teraz będziemy odbierali trofeum, a dokładnie. Nasz bohater, nasz absolutny bohater tego meczu, nasz kapitan Sergi Samper podniesie ten puchar, więc super. Kiedyś, pewnie, ja nie jako kapitan oczywiście, ale podnosił tam pewne trofea w Barcelonie, nie wiem czy tam, no chyba był w składzie, albo już nie było, bo jak Ligę Mistrzów wygrywała, nie pewnie, co tam było czy nie, ale podnosi trofeum tutaj jako kapitan Motor Lublin. Z naszymi fanami oczywiście tutaj, którzy są. A nie wiem w sumie na jakim stadionie my to graliśmy, nie ukrywam, ale są na pewno tutaj. Co widzę, tak, właśnie tak na szybciutko sobie tutaj właśnie sprawdziłem, mnie tak bardzo ciekawiło to. I ma wygraną Ligę Mistrzów, ma wygraną La Ligę, ma wygraną Puchar Hiszpanii, Super Puchar Hiszpanii, Ligę Mistrzów i też Mistrzostwa Świata Klubowe, więc. Powygrał też dużo, powygrał w swojej karierze też na pewno dużo. On grał od 2014 do 2019 w pierwszym zespole Barcelony, z tym, że pod koniec był wypożyczany. No tak, fajnie, fajnie naprawdę. Fajnie, że właśnie Sergi Samper sobie tutaj u nas wygrywa, podnosi to trofeum.
I teraz właśnie jedyne co to mi zostało czekać i liczyć, że będzie tak w rzeczywistości, że zagram teraz pucharze, zagram teraz, znaczy w następnym sezonie w rozgrywkach europejskich. Możemy też oczywiście jeszcze celebrować tutaj to zdobycie pucharu. No za rok już naprawdę trzeba realnie mówić, aby że no, jeśli nie wygramy, to będzie to w topa, jeśli nie wygramy ligi jakby, no. Bo wydaje mi się, że w następnym sezonie jeszcze spróbujemy się oczywiście wzmocnić ponownie przez głównie pewnie podpisywanie wolnych zawodników tam naprawdę, więc no jeszcze bardziej będziemy się chcieli wzmocnić, dlatego no jeszcze bardziej będzie trzeba liczyć na duże sukcesy tam naprawdę. Dlatego za rok mam nadzieję, że no Puchar Kraja, aby nie wiem, czy jakby Puchar Kraja nie ma aż takiego nacisku, żeby za rok znowu wygrać, ale mam nadzieję, że będziemy mogli za rok celebrać wygranie ligi jednak. Powinniśmy powoli właśnie już no, robić to. Wiadomo, że za kilka, no to my będziemy musieli dominować Ekstraklasę, bo cały czas mówię, że no oczywiście celem głównym jest wygranie Ligi Mistrzów, kiedy jest z motorem, więc wtedy będziemy już na pewno musieli ligę dominować oczywiście, tak naprawdę. Zerknijmy sobie jeszcze, kto był naszym najlepszym strzelcem i asystentem tego sezonu. A więc naszym najlepszym strzelcem tego sezonu był Gonzalez. 12 bramek, 4 asysty. Najlepszym asystentem był Lindelof. Wow, Victor Lindelof, nasz najlepszy asystent. W ogóle nikt nie ma takich niesamowitych liczb. Bo jednak na przykład Brian Gonzalez 47 meczów, a tylko 12 bramek na tyle meczów. Tak to wygląda. Na następny sezon oczywiście właśnie będziemy próbowali wykorzystać nasz budżet, który myślę, że powinien być fajny. Powinien nasz budżet być fajny na następny sezon. Jednak wygrałem Pucharu Kraju. Jak rok temu mieliśmy 5 milionów chyba, to w tym roku wygraliśmy Puchar Kraju. Coś tutaj zrobiliśmy. I też w tym roku skończyliśmy wyżej niż rok temu, jeśli chodzi o ligę, więc powinno być dobrze, powinno być naprawdę bardzo dobrze. Trzecie miejsce i zwycięzca, tak jest, więc dobry sezon. Na pewno mi szkoda tego, że szkoda mi na pewno tego, że my jednak byliśmy tak blisko. Wystarczyło z Jagiellonią, no nie wiem, jakbyśmy mieli tyle samo punktów, nie wiem, czy byśmy byli przed Legią, ale wystarczyło wygrać z Jagiellonią. Jakbyśmy wygrali z Jagiellonią, mielibyśmy wicemistrza. Więc szkoda, bo wicemistrz by na 1 000 000% dawał mi rozgrywki europejskie, eliminacje do Ligi Konferencji, ale nawet może trzecie miejsce daje się. Bo pamiętam, że w karierze zawodnika, jak skończyłem na drugim miejscu, to miałem jedną rundę tylko eliminacji, więc zakładam, że no, trzecie miejsce powinno dawać na przykład, nie wiem, dwie rundy na przykład eliminacji do Ligi Konferencji, dwie albo trzy. Ale nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Czy mogę zobaczyć to, czy nie? Czy mogę sprawdzić kalendarz, czy nie, że mamy Ligę Konferencji? Mam nadzieję, że to się dopiero wgra, bo jak nie mam Ligi Konferencji, to nie ciekawie. To nie fajnie, jeśli nie mam Ligi Konferencji. Mam 6 milionów, ale oczywiście nowym sezonem zajmiemy się w następnym odcinku. Teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!